10 państw posiadających broń atomową. Islamska Republika Iranu, dawniej znana powszechnie na Zachodzie jako Persja. Państwo na Bliskim Wschodzie, leżące między Morzem Kaspijskim na północy, a Zatoką Perską i Zatoką Omańską na południu. 14 lipca 2015 roku Iran zawarł międzynarodowe porozumienie z 6 mocarstwami – USA, Rosją, Wielką Brytanią, Francją, Chinami oraz Niemcami – dotyczące jego programu nuklearnego. Wcześniej jednak na terenie państwa prowadzono intensywne badania nad niszczycielską bronią. Ciężko ustalić, ile głowic Iran posiadał, tak samo nie sposób ustalić, czy nadal ma do nich dostęp. Mimo wszystko, jeśli chodzi o Bliski Wschód, Persja pozostaje potęgą. 9. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, państwo w Azji Wschodniej, powstałe w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Oficjalnie według konstytucji Korea Północna jest republiką socjalistyczną. 17 lipca 2007 roku inspektorzy Organizacji Narodów Zjednoczonych dokonali inspekcji w 5 ośrodkach badań atomowych w Korei Północnej. W lipcu 2007 roku rząd wyłączył reaktor i od tego momentu rozpoczęła się denuklearyzacja w zamian za pomoc gospodarczą od Korei Południowej. 5 listopada 2007 roku amerykańscy wysłannicy rozpoczęli pracę nad wygaszaniem reaktora, a 27 czerwca 2008 roku 20-metrowa chłodnia kominowa reaktora została wysadzona w powietrze w obecności licznej grupy dziennikarzy i dyplomatów. Zniszczenie charakterystycznej budowli było symbolem zakończenia rozmów nad przerwaniem koreańskiego programu zbrojeń nuklearnych. Do rozwijania programu atomowego powrócił w okresie swych rządów Kim Jong-un, w okresie rządów, którego miała miejsce próba jądrowa w Korei Północnej 12 lutego 2013 roku. Państwo aktualnie posiada prawdopodobnie od 6 do 8 głowic nuklearnych. 8. Państwo Izrael. Państwo na Bliskim Wschodzie, położone w Azji Zachodniej, na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Graniczy na północy z Libanem, na północnym wschodzie z Syrią, na wschodzie z Jordanią i na południowym zachodzie z Egiptem. Przylega do niego również Palestyna, czyli zachodni brzeg, oraz Strefa Gazy, kontrolowane przez tymczasową strukturę administracyjną. Palestyńskie władze narodowe, zwane potocznie autonomią palestyńską. Izrael nie podpisał układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i celowo utrzymuje dwuznaczną politykę dezinformacji o swoim własnym potencjale jądrowym, chociaż jest powszechnie uznawany za kraj mający do dyspozycji broń jądrową. Podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku nałożono obowiązek wyposażania wszystkich domów i mieszkań w Izraelu w specjalnie wzmocnione pomieszczenia, które przystosowano do ochrony przed użyciem broni chemicznej i biologicznej. Izrael podpisał, lecz nie ratyfikował konwencji o zakazie broni chemicznej. W swoim arsenale posiada 80 głowic. 7. Republika Indii, państwo położone w Azji Południowej, zajmujące większość subkontynentu indyjskiego. Indie od wielu lat pozostają w czołówce obok krajów Bliskiego Wschodu największych importerów uzbrojenia. W latach 2006-2010 Indie były największym importerem broni, odpowiadając za 9% wartości światowego handlu uzbrojeniem. Z tego 82% przychodziło z Rosji. W 2013 roku wartość importu uzbrojenia z Rosji wynosiła prawie 5 miliardów dolarów. Kraj stara się uniezależnić od zagranicznych dostawców, warunkując zawieranie kontraktów od transferu technologii i uruchomienie produkcji w Indiach. W ciągu ostatniej dekady Indie realizują lub podpisały kontrakty o wartości około 50 miliardów dolarów. Do 2020 roku ta suma może wzrosnąć do 100 miliardów dolarów. Indie mogą posiadać nawet 110 głowic nuklearnych. 6. Islamska Republika Pakistanu, państwo w południowej części Azji, położone nad Morzem Arabskim ze stolicą w Islamabadzie. Będący w dość chłodnych stosunkach z Indiami kraj musi również rozwijać swój potencjał militarny. Na pakistańskie siły zbrojne składają się 3 rodzaje wojsk. Siły lądowe, marynarka wojenna z piechotą morską oraz siły powietrzne. Pakistan posiada blisko 120 głowic. 5. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej.
W skład Wielkiej Brytanii zalicza się Anglia, Walia i Szkocja, położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna, leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie i kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie. Wielka Brytania zalicza się do 9 mocarstw atomowych. Jej arsenał to około 225 głowic atomowych, które mogą być przenoszone na odległość 12 tysięcy kilometrów. 4. Chińska Republika Ludowa, państwo w Azji Wschodniej obejmujące historyczne Chiny, bez Tajwanu, oraz Tybet i inne ziemie w Azji Środkowej zamieszkane w sumie przez 56 grup etnicznych. Chiny to najludniejsze państwo świata o populacji przekraczającej 1 miliard osób, co stanowi 19% populacji światowej. Pod względem powierzchni jest trzecie na świecie, a pod względem wielkości gospodarki drugie, po USA, jak i pierwsze pod względem PKB realnego. Łączna liczba chińskich żołnierzy to 2 miliony 250 tysięcy osób. Służba obowiązkowa w wojskach lądowych trwa 3 lata, a w marynarce i lotnictwie 4. Siły rezerwowe liczą około 12 milionów żołnierzy. Do dyspozycji Chińczyków jest 250 głowic nuklearnych. 3. Republika Francuska. Tak, dokładnie ta Francja, która jest teraz terroryzowana przez jakieś małe bojówki islamskie. Państwo, którego część metropolitarna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. Francja metropolitarna rozciąga się od Morza Śródziemnego na południu do kanału La Manche i Morza Północnego na północy oraz od Renu na wschodzie do Zatoki Biskajskiej na zachodzie. Francja zalicza się do głównych mocarstw atomowych. Jej arsenał to około 300 głowic atomowych, które mogą być przenoszone na odległość do 6 tysięcy kilometrów. Siły zbrojne liczą 259 tysięcy żołnierzy, w tym wojska lądowe 137 tysięcy. Francja, mimo że jest członkiem NATO, od 1966 roku nie uczestniczyła w wojskowych strukturach paktu. Stan ten ma się jednak zmienić, ponieważ powrót do struktur wojskowych sojuszu zapowiedział prezydent Sarkozy. 2. Stany Zjednoczone. Państwo federacyjne w Ameryce Północnej, graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są jedną z najsilniejszych i najnowocześniejszych oraz najdroższych armii świata, przy czym Stany Zjednoczone wydają na armię 4% swojego PKB poprzez budżet, podczas gdy na przykład Niemcy 1,5%. Według rankingu Global Firepower amerykańskie siły zbrojne stanowią pierwszą siłę militarną na świecie z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 612,5 miliarda dolarów. Wojska są rozlokowane na całym świecie. Według obecnie obowiązującej doktryny Stany Zjednoczone mogą być w stanie prowadzić dwie wojny jednocześnie w różnych miejscach świata. USA posiada aż 7700 głowic nuklearnych. 1. Federacja Rosyjska, państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po Ocean Spokojny. Federacja Rosyjska jest największym państwem na świecie pod względem powierzchni oraz 6. największym w historii świata. Pod względem liczby ludności zajmuje 9. miejsce. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej zostały utworzone na bazie Armii Radzieckiej po rozwiązaniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 7 maja 1992 roku na mocy ustawy prezydenta Borysa Jelcyna utworzone zostało Rosyjskie Ministerstwo Obrony, któremu podlegają wszystkie rodzaje wojsk. Federacja Rosyjska należy do mocarstw nuklearnych. Wydatki na zbrojenia w 2014 roku wyniosły około 70 miliardów dolarów, czyli 3,7% ówczesnego PKB Rosji. Federacja posiada najwięcej na świecie głowic nuklearnych, czyli aż 8,5 tysiąca sztuk, co i tak jest dużym spadkiem względem poprzednich lat. W 1985 roku Związek Radziecki miał do dyspozycji blisko 40 tysięcy głowic. Dzięki za obejrzenie do końca. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę,